Jeszcze raz bardzo serdecznie chcę Was przywitać i też przywitać tych, którzy nas oglądają za pośrednictwem internetu. Dzisiejsze moje kazanie będzie się opierać o Księgę Dzieł Apostolskich, rozdział 1, wersety od 1 do 8. To będzie fragment Bożego Słowa, który będzie podstawą dzisiejszego rozważania. Proszę, posłuchajcie albo też czytajcie razem ze mną, gdy tekst pojawi się za mną na ścianie. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał, od początku aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Jest to zapis jednej z ostatniej albo ostatniej rozmowy Pana Jezusa ze swoimi uczniami tuż przed wniebowstąpieniem. To była bardzo ważna rozmowa dla uczniów, jak również dla samego Pana. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ta rozmowa odbyła się przy stole, mówiąc symbolicznie przy stole. Nie było to kazanie, nauczanie w synagodze czy nauczanie do tłumów ludzi. Spożywali posiłek. Oczywiście sposób spożywania posiłku w starożytności był nieco inny niż to jest w nowożytności. Raczej byli w pozycji półleżącej, jedli, spożywali posiłek, jedzenie. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że właśnie ten symboliczny stół stał się miejscem, przy którym bardzo często padały najważniejsze słowa. Nie z kazalnicy, nawet nie w synagodze, ale właśnie przy tym symbolicznym stole z ust Jezusa padały najważniejsze stwierdzenia. Możemy cofnąć się na przykład do ostatniej wieczerzy i przeczytać ostatnią wieczerzę, tak, wieczerzę pesachową, paschalną, jakie tam padły słowa, jakie tam nauczanie. A więc, bracia i siostry, ważna informacja dla nas, nie tylko nabożeństwo, nie tylko kazalnica, ta solidna kazalnica, ale rodzinny stół albo każdy inny stół powinien być miejscem, gdzie padają ważne stwierdzenia, ważne zdania, ważne słowa. One mogą się pojawić w trakcie posiłku, w trakcie picia kawy, w trakcie popołudniowej chwili, którą mamy z rodziną. Nie sprowadzajmy naszego życia duchowego tylko do nabożeństwa, do tego, co jest mówione z kazalnicy, chociaż nie wykluczam tego, że i tutaj padają ważne słowa. W tej ostatniej rozmowie, tak jak ją nazwałem, rozmowie przy stole, symbolicznym stole, Jezus nawiązuje do tego, o czym rozmawiał z uczniami podczas wieczerzy paschalnej. Wraca do tamtego czasu. To jest bardzo krótki okres. Wydłużony o 40 dni, bo po zmartwychwstaniu jeszcze przez 40 dni im się ukazywał. I więc przypomina im te rzeczy najważniejsze. A te rzeczy najważniejsze to są takie: ja odchodzę do Ojca. Ja odchodzę do Ojca. Jezus taką ważną informację przekazuje swoim uczniom. Myślę, że ta informacja była dla nich trudna.
była dla nich wstrząsająca. Odchodzę do Ojca. Jezus nie kończy na tym, ale mówi: Ojciec mój pośle wam innego pocieszyciela. No to dobra wieść, dobra nowina. No i smutna z jednej strony, ja odchodzę do Ojca, dobra, Ojciec pośle wam innego pocieszyciela. Dalej Pan Jezus mówił: pocieszyciel będzie z wami na zawsze, na wieki. Też dobra wieść. Dalej w tym nauczaniu wcześniejszym Jezus powiedział: pocieszyciel, gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. No dobra rzecz, bo jak tu przekonać świat o grzechu i o sądzie i o sprawiedliwości? Czy ktoś z was zna sposób i metodę, jak to zrobić? Jak przekonać człowieka, z którym rozmawiasz o grzechu? Jak go przekonać o sprawiedliwości? Jak go przekonać o sądzie? Gdy odpowiedź jest: nie jestem taki zły, są gorsi ode mnie. Jestem pobożny, modlę się. I Pan Jezus w tym nauczaniu także powiedział, że pocieszyciel, gdy przyjdzie, on mnie uwielbi. On mnie uwielbi. Także Duch Święty przychodzi po to, żeby nam pomóc uwielbić Chrystusa. Bardzo trudno jest uwielbić Chrystusa tylko z ludzkiego rozumu. Bardzo trudno jest uwielbić Chrystusa tylko z naszych ludzkich, nie wiem, słabości. Po prostu Duch Święty przychodzi, aby nam pomóc w sposób właściwy uwielbić naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc w drugą stronę możemy powiedzieć: bez Ducha Świętego nie ma głębokiego uwielbienia Chrystusa. Nie ma. Jest ono zbudowane tylko na naszym człowieczeństwie, a to za mało, bo nasz Pan jest godny tego, aby Go uwielbić w Duchu Świętym. Jest godny tego. Pan Jezus też powiedział w tym nauczaniu, że pocieszyciel, gdy przyjdzie, złoży świadectwo o mnie. Złoży świadectwo o mnie. Całe bardzo bogate, szerokie, głębokie nauczanie na ten temat. Kiedy przyjdzie Duch Święty, kiedy przyjdzie Pocieszyciel, co On uczyni? Jaki będzie miał wpływ? Jakie będzie miał znaczenie? To miało być nauczanie, które rekompensowało im to, że ja odchodzę do Ojca. Do tej pory to Jezus był ich mistrzem, to Jezus był ich Panem, to Jezus ich prowadził za rękę, to Jezus ich uczył, pokazywał, chronił, karmił, pocieszał, napominał. Był z nimi cały czas i nagle odchodzę do Ojca. Co, zostaje pustka? Zostaje dziura? Zostaje niewypełniona przestrzeń? Nie, Bóg jest doskonały w swoim planie. Przychodzi Duch Święty. No i teraz, drodzy, jesteśmy tutaj w Księdze Dziejów Apostolskich. Jest to 40. dzień Jego pobytu, już po zmartwychwstaniu na ziemi. Jest to dzień, kiedy ma odejść do Ojca i siedzą przy stole, rozmawiają, Jezus udziela im pouczeń. Wcześniej uczył ich na temat Królestwa Bożego. Czytamy, że ukazywał się przez 40 dni i uczył ich o Królestwie Bożym. I kiedy trwa ta relacja, ta społeczność przy stole, nagle pojawia się pewne pytanie. Można powiedzieć zaskakujące pytanie, pewne dramatyczne pytanie, które wyrywa się z piersi, z ust, umysłów, serc uczniów. Panie, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Możemy, wiecie, pominąć to pytanie, nie zobaczyć jego dramaturgii, nie zobaczyć jego głębi, ale chcę wam zwrócić uwagę na to pytanie, bo ono ma ogromne znaczenie. Jakie tu mamy zderzenie, jaki mamy tu kontrast, jakie mamy tu zderzenie dwóch rzeczywistości, rzeczywistość uczniów i ich serc, ich umysłów i rzeczywistość Bożą, Chrystusową, mesjańską, rzeczywistość, którą przyniósł Jezus. Jest tu niesamowity kontrast i zderzenie. Oni po 3 latach bycia z Jezusem,
Po 3 latach słuchania tak wiele na temat Królestwa Bożego, a dowiadujemy się, że przez te 40 dni Jezus mówił do nich o Królestwie Bożym. Tuż przed Jego odejściem zadają pytanie: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Można zadać pytanie, skąd ich w umysłach to pytanie? Odpowiedź jest dosyć prosta. Pamiętajmy, to są Żydzi, którzy zostali ukształtowani przez uczonych w piśmie i synagogę. To są ludzie, którzy od dzieciństwa byli uczeni jednej koncepcji mesjańskiej, mianowicie, że kiedy przyjdzie Mesjasz, kiedy objawi się król Mesjasz, potomek Dawida, to ustanowi w Izraelu królestwo mesjańskie. Przez całe swoje życie, aż do tego momentu, aż do spotkania Chrystusa Jezusa, byli uczeni, kształtowani, że potomek Dawida, król Mesjasz, przyjdzie i odbuduje potęgę Izraela. Odbuduje królestwo Izraela. I kiedy oni, zafascynowani Jezusem z Nazaretu, niektórzy z nich spotkali Go na plaży, inni spotkali Go w pracy, tak jak Mateusz celnik, albo spotkali Go w innych miejscach. Kiedy za Nim poszli i dotarło do nich, że jest to Chrystus, że jest to Mesjasz, w ich głowach była jedna myśl. Nadchodzi Królestwo Mesjańskie. A kim my będziemy w tym Królestwie? Na to pytanie odpowiadają synowie Gromu. Zasiądziemy w Twoim Królestwie po prawicy i po lewicy. Oni poszli za Jezusem w nadziei, że On ustanowi Królestwo, a oni będą Jego rządem. A oni będą razem z Nim sprawować władzę. A oni razem z Nim będą panować. A oni razem z Nim będą królować. Taka była ich nadzieja mesjańska, taki był ich sposób myślenia, taki był ich sposób spostrzegania Mesjasza, ukształtowany przez lata, przez uczonych w piśmie, którzy w ten sposób odczytywali proroctwa. W ten sposób widzieli Królestwo Mesjańskie. Można zadać pytanie, czy 3 lata pobytu z Jezusem nie zmieniło nic? Że oni na koniec pytają się o Królestwo Izraela. Kiedy odbudujesz Królestwo Izraela? Teraz uwaga. A czy myślimy, że my jesteśmy bardziej otwarci na Bożą prawdę niż oni? A czy my myślimy, że nasz sposób spostrzegania duchowych spraw jest lepszy niż ich? A czy my sobie nie zdajemy sprawy, że większość z nas została ukształtowanych przez wiele lat w jakimś systemie religijnym, w jakimś nauczaniu? I co tak myślimy, że w jednym momencie nagle nam się wszystko przestawi i będziemy rozumieć całą prawdę o Królestwie Bożym? Popatrzcie na uczniów, którzy tyle chodzili za Jezusem, tyle byli uczeni, pokazywał im mistrz, opowiadał im mistrz, wyjaśniał im mistrz, a mimo to ich umysły ciągle wracają do tego, czego byli nauczeni w dzieciństwie, w młodości. A my chcielibyśmy to odrzucić i powiedzieć, że jeden moment wyznałem grzechy swoje Panu, nawróciłem się i pełnia objawienia jest we mnie. Nie. Tak samo jak ich życie, ich umysły, ich spostrzeganie było uformowane, ukształtowane przez to wszystko, z czym mieli do czynienia przez wiele lat w dzieciństwie, w młodości, a byli powoływani w różnym wieku. Jan był najmłodszy, któryś z nich był najstarszy. Ich umysły ciągle wracały do tego, czym skorupka za młodu nasiąkła. Zbyt często my, ewangelikalni chrześcijanie, mamy takie poczucie i zrozumienie, że w momencie naszego nawrócenia, w momencie naszego przyjścia do Chrystusa, wyznania grzechów, już rozumiemy wszystko. Wydaje nam się, że sprawy Królestwa Bożego
nam się otworzyły i że już nagle będziemy mieli pełnię objawienia Bożego. Otóż nie. Boży proces kształtowania nas jest tak samo trudny i skomplikowany, jak w przypadku uczniów. Boży proces uczenia nas, czym jest Królestwo Boże, jest tak samo trudny, jak w przypadku tych, którzy za Nim chodzili. Często chcielibyśmy pominąć ten proces. Często chcielibyśmy powiedzieć, że u nas to jest tak łatwiej, u nas jest tak prościej. No to byli Żydzi, a kim my jesteśmy? Pan Bóg inwestuje w nasze życie, przemawia do naszego życia, pokazuje nam ciągle rzeczy, które są ważne dla Niego. A my robimy zwrot w naszym sercu i umyśle i ciągle zawracamy do tego, co znamy, co nam bliskie. Gdzieś życie chrześcijańskie to takie napięcie pomiędzy tym, co Boże, a pomiędzy tym, co z tego świata. Ciągle gdzieś ten konflikt trwa, gdzieś ten konflikt jest. Ciągle jesteśmy gdzieś przesuwani z jedną lub drugą stronę. Przychodzisz do zboru, słyszysz Boże Słowo, Bóg do ciebie przemawia. Podejmujesz decyzję, że od tego dnia będziesz szedł za Bogiem na 100%. Wracasz do domu, poniedziałek, wtorek, zderzasz się z rzeczywistością dnia codziennego. Ze swoimi problemami, które znów zawracają cię na inne wiatry. Sprowadzają cię znów do innej rzeczywistości. I znów sobie myślisz, tak, chciałoby się wielkich rzeczy. Chciałoby się być apostołem Pawłem. Chciałoby się być Jozuem. Chciałoby się zdobywać tą ziemię obiecaną. A tu zderzasz się z szarą rzeczywistością, która przemienia twój umysł i znów sprowadza do tego, co ziemskie. Do tego, co tu i teraz. A więc to niesamowite napięcie. A więc to dramatyczne pytanie, Panie, czy kiedy lub czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? W wersecie 7 Pan Jezus opowiada, rzekł do nich. Spróbujmy znaleźć się przy tym stole tam. Spróbujmy sami siebie postawić na miejscu uczniów. Spróbujmy zadać to pytanie Jezusowi i usłyszeć Jego odpowiedź. Spróbujmy przybliżyć sobie ten tekst, urealnić ten tekst, nie tylko jako pewne zdania, litery, słowa, ale przeżyjmy te emocje, które towarzyszą tej rozmowie. I nagle Pan Jezus, odpowiadając, mówi do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy ustanowił. Czy jest to grzeczna odpowiedź? Gdyby ktoś z was przyszedł do mnie i zapytał się, pastorze, kiedy będzie w tym roku zebranie członków zboru? Ja mówię, bracie, siostro, nie twoja to rzecz znać czasy i chwile. Jak byś się poczuł? A gdyby dziecko przyszło do ciebie i zapytało, rodzicu, a kiedy w tym roku pojedziemy na wakacje, a tata, nie twoja to rzecz, synu, znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Jak byście się poczuli? Dlaczego ta odpowiedź jest naszym zdaniem trochę szorstka, taka bezpośrednia, nie taka łagodna, taka delikatna, taka wyjaśniająca, ale taka zdecydowana? Czy widzimy tu konfrontację? Konfrontacja zawsze jest bolesna. Konfrontacja zawsze jest trudna. Konfrontacja prawdy i nieprawdy zawsze boli. I Pan Jezus, odpowiadając w ten sposób, próbuje coś zrobić w ich umysłach. Próbuje przekierować ich myśli. Próbuje ich wyzwolić z tego wszystkiego, czego byli nauczeni do tej pory. Przez miesiące czynił to, jeszcze ma ostatnią szansę, żeby w sposób zdecydowany im coś powiedzieć. I ta odpowiedź, nie wasza to rzecz. Jaki ma wydźwięk? Co ona oznacza? Potraficie to uchwycić? Co oznacza odpowiedź, nie wasza to rzecz? A może oznacza, nie zajmuj się tym? Nie zajmuj się tym? Nie wasza to rzecz, inaczej?
Nie zajmuj się tym. Nie zajmuj sobie swojego umysłu tymi sprawami. Nie twoja to rzecz, nie zajmuj się tym, nie myśl o tym. Ten sposób myślenia tylko absorbuje ciebie, angażuje ciebie, zabiera ciebie do krainy, do której może dla ciebie jest to istotne i ważne, ale dla Boga nie jest takie ważne. Nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile. Bóg nad tym panuje. Bóg to wszystko kontroluje. Bóg to wszystko ustanowił. Nie zajmuj się tym teraz. Czy widzimy to, że ten sposób myślenia, który był tak bardzo mocny i bardzo obecny w umysłach uczniów, odciągał ich od czegoś? Czy zauważacie to w tym tekście, że ich sposób patrzenia na Królestwo Mesjańskie odciągał ich od tego, co tak naprawdę Chrystus chciał im powiedzieć? Wydawałoby się, że myślą o Bożych sprawach, że myślą o Bożych rzeczach, ale myślą w nieboży sposób. I to ich odciąga od tego, czym mieli się naprawdę zająć. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile. Na czym koncentrujesz swój sposób myślenia? O czym myślisz? Można by wiele rozmawiać na ten temat, czym dzisiaj zajmują się chrześcijanie, o czym dzisiaj myślą chrześcijanie, co dzisiaj mówią chrześcijanie, w co włożyli swoje serca, umysły, czas, czemu się oddali. Często myślą, że zajmują się Bożymi sprawami, bo to się gdzieś kręci wokół Boga i Jego spraw. Ale czy to naprawdę jest to, co jest ważne? Czy to jest naprawdę to, co się liczy? Istnieje ciągłe napięcie między tym, co ważne i tym, co nieważne. Jesteśmy w miejscu, w którym ciągle musimy podejmować rozmowy, rozmyślania, debatę, wewnętrzną debatę, debatę ze Słowem Bożym, debatę z Duchem Świętym. Czy ja w moim życiu zajmuję się tym, co się liczy? Czy zajmuję się tym, co jest istotne? Czy zajmuję się tym, co mi się wydaje, że ma znaczenie? Popatrzcie na uczniów. Oni zajmowali się Królestwem Mesjańskim, Królestwem Izraela, więc by się wydawało, że zajmują się rzeczami jak najbardziej ważnymi. Ale riposta, odpowiedź Jezusa jest przytłaczająca, nie wasza to rzecz. Nie zajmujcie się tym teraz. Są rzeczy o wiele bardziej ważne, o wiele bardziej istotne. Są rzeczy o wiele bardziej potrzebne i na czasie w tym miejscu. I chcę to powiedzieć do siebie i do was, którzy mnie słuchacie. Że są rzeczy, które są ważne i są rzeczy, które nam się wydają, że są ważne. I angażujemy w to swój czas, swoje środki, swoje siły. I nam się wydaje, że tym pomnażamy Królestwo Boże. Nic bardziej mylnego. Nic nie robimy, co tak naprawdę służy Królestwu Bożemu. A więc pójdźmy dalej za tą myślą. Może jeszcze taki fragment chcę przeczytać, bo sobie go tu umieściłem. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, wersety 3-4. Apostoł Paweł do Tymoteusza skierował takie ważne słowa, a za Tymoteuszem skierował do nas, którzy chcemy być uczniami Chrystusa i jesteśmy uczniami Chrystusa. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nie wiem, czy myślicie o sobie, że jesteście żołnierzami Chrystusa. Albo czy myślicie, że w ogóle chcielibyście być żołnierzami Chrystusa. Czy może wystarczy nam to, że wzięliśmy dar łaski zbawienia i tylko, żeby teraz ten skarb, tą perłę nie upuścić i donieść do Królestwa Bożego, do wieczności. No to też jest jakiś cel, no, wziąć tą perłę drogocenną, zawinąć w chusteczkę albo nie wiem i tylko donieść do Królestwa Bożego. To jest też cenne. Ale czy nasze powołanie nie sięga troszkę dalej? Czy wyzwania, które Jezus przed nami stawia, nie są troszkę bardziej wymagające? Rozumiem, apostoł Paweł pisze do ludzi, którzy służą Bogu całym swoim życiem, nazywa ich żołnierzami. Jak wiecie, służba żołnierska to nie jest fraszka.
I dalej apostoł Paweł mówi tak, żaden żołnierz nie daje się wplątać sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Co myślicie o tym tekście? Mamy do wyboru albo nie być żołnierzami i dać się wplątać w sprawy doczesnego życia, albo być żołnierzami i bardzo ostrożnie i mądrze żyć na tej ziemi. Wiemy przecież o tym, że sprawy doczesne same nas wciągają. My się w ogóle o to nie musimy troszyć ani zabiegać, one po prostu nas wciągają. A sprawy Królestwa, o nie musimy walczyć, o nie musimy zabiegać. Tym się musimy interesować. Temu musimy poświęcać czas i uwagę. W przeciwnym razie sprawy doczesne nas zajmą, wciągną, takie ładne słowo, wciągnąć, czyli można to odnieść może do błota, tak jak błoto wciąga człowieka, chociaż no, nie możemy powiedzieć, że wszystkie sprawy doczesne są błotem, ale nas po prostu wciągają. Apostoł Paweł dobrze o tym wiedział, więc takie zdanie skierował do swojego ucznia, sługi Chrystusowego, a za pośrednictwem tego kieruje także do nas. A więc szukamy tej właściwej drogi, szukamy tego właściwego kierunku. Otrzymaliśmy łaskę, zbawienie, jesteśmy powołani do realizacji Bożej woli na ziemi. Zdajemy sobie sprawę, że istnieje ogromne napięcie pomiędzy tym, co ziemskie, a tym, co Boże. Wiemy o tym, że sprawy tego świata nas angażują, zajmują, wciągają. A z drugiej strony Duch Święty przekierowuje nasze życie i naszą uwagę na sprawy Królestwa. Czasami nawet może być tak, że możemy w tym najbliższym kręgu mówić o sprawach Bożych, a w istocie może się okazać, że totalnie się rozmijamy między tym, co chce Bóg, a tym, co nam się wydaje, że jest ważne. Nasze życiowe odpowiedzialności jak najbardziej. Każdy z nas musi jakoś zarabiać, pracować. To zajmuje, absolutnie. Większość z nas ma rodziny, odpowiedzialności związane z rodzinami. Tak, to zajmuje. Nie możemy tego wyrzucić ze swojego życia, powiedzieć, ja tylko będę żył sprawami Bożymi, a to mnie nie obchodzi, bo to też nie jest świadectwo przed światem. To też jest złe. Odpocząć? Tak, jesteśmy ludźmi, męczymy się, potrzebujemy odpocząć. Ale jest różnica pomiędzy tymi sprawami prowadzonymi w Boży sposób, a daniem się wciągnąć w te rzeczy, tak aby nasze życie zostało całkowicie tym pochłonięte i zajęte tylko dla spraw tego świata. A więc jesteśmy w miejscu, w którym istnieje ogromne napięcie, ogromny konflikt pomiędzy sprawami tego świata, religijnym myśleniem, a Bożą wolą i sprawami Królestwa Bożego. I teraz, wiecie, pada ta najważniejsza odpowiedź Jezusa. Odpowiedź kierunkująca. Odpowiedź wyznaczająca pewien kierunek dla naszego życia. Odpowiedź, która powinna ciągle gdzieś być z tyłu naszych głów, albo w naszych głowach i w naszych sercach. Odpowiedź, która w jakiś sposób ustawia całe nasze życie. Odpowiedź, która ustawia życie Kościoła. Ta odpowiedź brzmi w ten sposób, ale weźmiecie moc Ducha Świętego. Kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Czy myślisz w ogóle w ten sposób, że to jest też twoje dziedzictwo i twoje powołanie? A może przerzucamy to na apostołów i powiedzielibyśmy tak, Jezus powiedział to apostołom, nas to nie dotyczy. Czy w ogóle myślisz, czy w ogóle ja myślę w ten sposób, że pewna myśl zawarta w tym tekście jest także myślą, która powinna przyświecać naszemu życiu? Czy nie? Czy uważamy w ten sposób, że i jakąś naszą cząstką naszego powołania jest to, aby złożyć świadectwo o Chrystusie? Jest powiedziane, że kiedy Duch Święty przyjdzie, złoży świadectwo
o mnie, a ten duch mieszka we mnie? Mieszka w tobie, czy nie mieszka w tobie? Mieszka, tak? Jeżeli mieszka w tobie, to on chce też przez ciebie złożyć świadectwo o Chrystusie. Nie chcę powiedzieć, że wszyscy staniemy się apostołami Piotrami czy apostołami Pawłami. Ja bym chciał, żeby tak było, ale to są, wiecie, marzenia. Nikt z nas nie jest apostołem Piotrem, nikt z nas nie jest apostołem Pawłem i nikt z nas tymi ludźmi nie będzie. Może jest to twarda prawda, ale taka jest rzeczywistość, taka jest prawda. Jestem Pawłem, ty jesteś Jackiem, Kasią, Jolą. Ale także w tobie mieszka Duch Święty, który chce złożyć świadectwo o Chrystusie na miarę tego, kim ty jesteś. Gdzie jest problem? Problem jest w tym, że często nasze umysły są skoncentrowane na innych rzeczach. Skoncentrowane są na sprawach tego świata lub zajmujemy się rzeczami, tak, duchowymi, ale kompletnie nie licującymi z tym, co jest tym nadrzędnym Bożym powołaniem. Nam się wydaje, że my tak dużo o Bogu, my tak dużo tego, my tak dużo Biblii, ale co z tego, jeżeli w tym wszystkim nie ma realizacji tego, że składamy świadectwo o Chrystusie? Czy naprawdę o to chodzi? Świadectwo o Chrystusie jest nadrzędną sprawą Kościoła. Nadrzędną. Gdy Kościoła nie będzie, nie będzie świadectwa o Chrystusie. Moje i twoje życie zostało w ten sposób przez Boga przemienione, abyśmy to świadectwo wydali. Dwóm moim braciom, trzem, ale dwóch odpowiedziało od razu, zadałem pytanie, co jest największą przeszkodą w tym, żeby świadectwo składać o Chrystusie? Znasz odpowiedź? Co dla ciebie jest? Masz odwagę? Powiesz? Co jest największą przeszkodą? Lęk. Obydwaj użyli tego samego słowa odrzucenie. Jeden zwrócił na uwagę na odrzucenie poselstwa Ewangelii, czy tego, co jest ważne. Drugi zwrócił uwagę na odrzucenie nas jako ludzi, którzy niesiemy to poselstwo, odrzucenie. Czemu się tak bardzo boimy odrzucenia? Bo to nie jest przyjemna sprawa. Odrzucenie jest czymś bardzo bolesnym. Odrzucenie jest czymś bardzo przykrym. Odrzucenie jest czymś, czego nie chcemy doświadczać. Nikt z nas nie chce być odrzucany. Też nikt z nas nie chce, aby odrzucano to, co mówimy. Wiecie, kiedy my coś mówimy, a ktoś to obraca w ironię, w żart, w kpinę, to wiecie, jak to boli. Nawet kiedy to są zwykłe, normalne, ludzkie rozmowy. Ty coś mówisz, dla ciebie to jest ważne, a ktoś z tego szydzi, drwi. Boli to, bardzo to boli. Nawet sobie sprawy chyba na co dzień nie zdajemy, jak bardzo boli to, kiedy rozmawiamy ze sobą, a ktoś naszą sprawę, ważną wypowiedź obraca w kpinę i żart. To naprawdę boli. Nie dajemy tego poznać po sobie, ale gdzieś to w nas zalega, gdzieś to w nas jest. Tak samo boli, jeżeli ktoś odrzuca nasze poselstwo o Chrystusie, nasze zwiastowanie o Chrystusie, tak samo boli. I tak samo boli, jeżeli ktoś odrzuca nas, bo się nas zaczyna bać, bo myśli, że my jesteśmy jakimiś dziwakami, jakimiś ludźmi, nie wiadomo z jakiej planety, nie wiadomo kim jesteśmy, co się z nami stało. Taki fajny człowiek był i co mu się porobiło. Bardzo często w ten sposób jesteśmy spostrzegani, kiedy Chrystus staje się naszym Panem i Zbawicielem. A więc odrzucenie jest czymś, czego tak naprawdę się boimy, co nas zatrzymuje przed złożeniem tego świadectwa. Ale Pismo Święte daje nam pewne rozwiązanie, Chrystus dał nam tu pewne rozwiązanie. Weźmiecie moc Ducha Świętego. Ona ma nam pomóc. Ona ma nam pomóc. Ona ma ukoić twój ból, ma ukoić twoje emocje, ma ukoić twoje doświadczenie i przeżycie odrzucenia, przeżycie niezrozumienia, przeżycie krytyki. Właśnie moc Ducha Świętego. I tak ważne jest, abyśmy realnie przeżywali Ducha Świętego w naszym życiu. Naprawdę Jego działanie jest wszechstronne. Jego działanie dotyka wnętrza człowieka. Jego działanie leczy wnętrze człowieka. Jego działanie łagodzi nasze cierpienie i nasz ból. Jako żołnierze Chrystusa doświadczamy tego bólu. Gdzie mamy znaleźć pocieszenie? Gdzie mamy znaleźć jakieś ukojenie? No właśnie w Pocieszycielu, Duchu Świętym, bo On został nam dany, by to czynić.
To nie jest sprawa drugorzędna czy trzeciorzędna, że mówimy o tym, że bądźmy pełni Ducha, przeżywajmy Ducha Świętego, zabiegajmy o to, żeby Duch Święty dotykał naszego życia. Przeżywajmy, przychodźmy, spotykajmy się, módlmy, Duch Święty będzie pracował w Tobie. To ma ogromne znaczenie. Leczy Twoje rany, dotyka Twojego wnętrza, dodaje Ci siły, podnosi Cię, ukierunkowuje Cię. To Duch Święty sprawia, że nasze myśli biegną we właściwą stronę. To Duch Święty sprawia, że zaczynamy myśleć o Bożych rzeczach. Zaczynamy myśleć w sposób właściwy o Bożych rzeczach. Stajemy się w ten sposób produktywni i użyteczni. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. Więc to jest bardzo ważna rzecz. I będziecie mi świadkami. To jest zadanie. Gdzie stąpi moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. To jest pewne zadanie. I teraz, wiecie, zderzamy się z tą rzeczywistością, zderzamy się z tym odrzuceniem. Wiemy o tym, że mamy mówić do ludzi w mocy Ducha Świętego, że mamy im przekazać poselstwo Ewangelii. Uczymy się ciągle, jak to robić. Może taka jedna rzecz jeszcze z tekstu Pisma Świętego, pierwszy list Piotra, bardzo ważny dla mnie tekst. I myślę, że dla was ten tekst też zabrzmi świeżo. Pierwszy list Piotra, rozdział 3, wersety 15 i 16. Przeczytam ten tekst Pisma Świętego najpierw w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, a później on się pojawi w tłumaczeniu Starego i Nowego Przymierza. Trzeci rozdział, pierwszy list Piotra, werset 15. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Leczyńcie to z łagodnością i szacunkiem, miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zniesławieni, zawstydzeni, że was zniesławiają. Wspaniały tekst Pisma Świętego mówi nam o tym, że istnieją pewne okazje, które Bóg daje do naszego życia. Wiecie, często boimy się tego, że mamy gdzieś pójść, nie wiem, kogoś zaczepiać, kogoś zajmować, komuś, nie wiem, wyrywać czas, niepokoić kogoś. Ale ten tekst mówi o czymś innym. Ten tekst mówi o tym, że dzieje się coś w sposób naturalny. W sposób naturalny dzieje się to, że ktoś jest obok ciebie i chciałby coś dowiedzieć się o twoim życiu. Zaintrygowałeś go. Spowodowałeś to, że coś, jakaś myśl urodziła się w jego sercu. I ten tekst nam mówi o tym, że Chrystusa Jezusa mamy mieć poświęconego w naszym sercu, albo inne tłumaczenie nam mówi, że mamy być skoncentrowani na Chrystusie, po to, żebyśmy byli gotowi w tym momencie. Wiecie, w tym momencie gotowi. Kiedy dzisiaj zmagamy się z tą kwestią złożenia świadectwa, może powiem tak, rozglądnij się wokół siebie. Mieszkasz wokół ludzi, pracujesz wokół ludzi. Jeśli nikt z nas nie czuje się wielkim ewangelistą i apostołem, może takie drobne kroki możemy zrobić, jak to, że zaczniemy się modlić o ludzi, których spotykamy w ciągu tygodnia. Tak zwyczajnie, możesz to robić, mogę to robić. Czy mogę się modlić o moich sąsiadów, których spotykam na korytarzu? Czy mogę modlić się o ludzi, których spotykam w pracy? Może masz z nimi codzienny kontakt, wiesz, jacy są, nie podobają ci się może te relacje, ale spróbuj, może warto zacząć się modlić o tych ludzi, tak czy nie? Czy to tak wiele? A później, kiedy w sposób naturalny pojawi się jakaś okazja, jakaś sytuacja, to Biblia mówi, będziesz gotowy, żeby tym ludziom przedstawić swoją nadzieję, tak? Opowiedzieć o swojej nadziei. I dalej tekst Pisma Świętego mówi, że mamy to robić z łagodnością i szacunkiem. Popatrzcie, jak Boże Słowo mówi na temat tego, w jaki sposób mamy składać świadectwo innym ludziom.
Czasami mi się wydaje, że my ewangeliczni chrześcijanie to mamy takie poczucie wyższości, poczucie wybrania, poczucie wyjątkowości. Wydaje nam się, że my jesteśmy już takimi wybrańcami, że wszyscy inni ludzie to gdzieś tam kilka poziomów poniżej nas. Czasami zapominamy, że kiedyś byliśmy w tym samym miejscu. Czasami zapominamy, że to my klęczeliśmy przed Świętym Sakramentem i tam odmawialiśmy modlitwy i adorowali Święty Sakrament. Już nam wywietrzało to z głowy, zapomnieliśmy. Więc tak łatwo nam jest powiedzieć komuś, chłopie, to bałwochwalstwo. A pomyśl sobie, kiedy ty tam klęczałeś, jak byś zareagował, gdyby ktoś tobie wtedy to powiedział. Przypomina mi się, też uzgodniłem to z tą osobą, że opowiem tą historię, jak ewangelizowała pewną bardzo pobożną niewiastę, pobożną kobietę. Ta osoba ewangelizowała, rozmawiali o Bogu. I w końcu ta kobieta powiedziała do tego brata, ale mi się dwa razy objawiła Matka Boska. A do niej, pani Zosiu, mi się też krasnoludki przyśniły. Słuchajcie. I to był koniec ewangelizacji. Koniec ewangelizacji. Dlaczego? Czy wiemy dlaczego, czy nie wiemy? Apostoł Piotr bardzo zdecydowanie mówi, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Czemu tak łatwo i tak szybko zapomnieliśmy, czym były nasze religijne uczucia, kiedy tkwiliśmy w religijności? Czemu tak łatwo o tym zapomnieliśmy? A więc jest pewne zadanie, które Bóg wyznacza mnie i tobie. Jest pewne zadanie, które Bóg wyznacza Kościołowi. Jest wiele rzeczy, które nas od tego celu odciągają. Odciąga nas doczesne życie, którego nie możemy się pozbyć, nie możemy się wyizolować, zostawić naszych domów, rodzin, zostawić ich na pastwę losu, bo ja się zajmuję tutaj wielkimi sprawami. Nie możemy tego zrobić, to nie jest dobre świadectwo, to nie służy Ewangelii. Natomiast należy mieć w tym równowagę, tak czy nie? Tak, należy mieć w tym równowagę. Druga rzecz, często w sprawach bożych, duchowych, biblijnych zajmujemy się rzeczami, które nam się wydają z naszej perspektywy, że są ważne. Ale z Bożej perspektywy one wcale takie ważne nie są. Są też z Bożej, biblijnej perspektywy rzeczy ważne. I to powiedział Pan Jezus uczniom. Nie wasza to rzecz na teraz zajmować się tymi rzeczami. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Pomyślmy o takim ukierunkowaniu życia, że żyję tu na ziemi, aby dać świadectwo o tym, co Chrystus uczynił w moim życiu. Aby zaświadczyć o Chrystusie. Nie jestem apostołem Pawłem, nie jesteś apostołem Piotrem. Możesz to zrobić w zakresie, który Bóg ci daje. W odpowiedzialności, której Bóg ci daje. Możesz to zrobić w ramach twojego życia, twoich bliskich, ludzi, których znasz. I po trzecie, kiedy zabieramy się do tego, to pamiętajmy, że myśmy byli w tym samym miejscu, co ci ludzie, którym teraz głosimy Ewangelię. Myśmy byli w tym samym miejscu. I nie po darmo Piotr mówi, róbcie to z łagodnością i róbcie to z szacunkiem. Bo w ten sposób łatwiej możemy ich pozyskać, a nie wygarnąć im, w jakim są błędzie, w jakim tkwią zwiedzeniu i myślimy, że to spowoduje, że będą nas słuchać. Jesteśmy w błędzie. Nie będą nas słuchać. Będą nas słuchać wtedy, kiedy w Duchu Świętym będziemy im służyć. Z myślą, że Ewangelia jest także dla nich. Zapraszam was do modlitwy.